Kolejny odcinek programu Ani Słowo o 100 milu. Kolejny gość naprawdę nietuzinkowy, trener Adam Majewski. Witam Ciebie. Serdecznie. Tak się zastanawiałem, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Nie o 100 milu, bo taka jest formuła tego programu. O piłce nożnej czy o koszykówce? O czym chcesz porozmawiać? No, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Możemy rozmawiać o tym minut. No właśnie, powiedz mi, bo Ty jesteś dla pokolenia 40+ w Płocku idolem. Zdajesz sobie z tego sprawę? Nie, no bez przesady, żebym był idolem. Wiadomo, że wszyscy, Płock nie jest dużym miastem, wiele osób się znajesz, w szczególności w środowisku takim sportowym, nawet w różnych dyscyplinach. Idolem to może za duże słowo. Ja pamiętam, mam tam rodzinę i często było Maja. Nie, oczywiście miałeś przezwisko Maja, miałeś krzywy Maja i ktoś mówił Maja, to od razu jednym tchem koszykówka i piłka nożna. Często ta koszykówka była na pierwszym miejscu. Powiedz mi, Ty miałeś propozycję z najwyższej ligi koszykarskiej w wieku 18 lat, 17 lat, jak to było? Tak. Myślę, że to mniej więcej było w tym okresie, że byłem reprezentantem Polski do lat 18 w piłkę nożną, natomiast grałem bardzo dużo w koszykówkę i nie ma co ukrywać. Nadal lubię grać i nawet nie wiem, czy nie bardziej niż piłkę nożną, i otrzymałem propozycję od jednego z klubów bodajże z pierwszej ligi koszykówki i było bardzo mocne zdziwienie tego działacza, że powiedziałem, że jestem reprezentantem Polski piłkę nożną. Powiedział, że to niemożliwe. Jaka pozycja? Mówimy o koszykówce. Oczywiście, że to tylko i wyłącznie rozgrywający. Tak. Nie mam warunków fizycznych wtedy. Nie wiem, być może ktoś jeszcze się udził, że urosnę. Natomiast nie urosłem. Tak, byłem rozgrywającym. Grałem bardzo dużo i no, nie chwaląc się, myślę, że z całkiem niezłym skutkiem. No właśnie, to dzisiaj mówisz, że masz kosz pod domem i jak chcesz się odstresować, to rączka pracuje, nadal potrafisz, nie wiem, na 30 rzutów ile trafiasz? To nie chodzi, ile trafiam, ale tak, koszykówka to tak samo, piłka nożna to jest powtarzalność. Jeżeli się powtarza pewne elementy, to no, nie mam problemu z trafianiem do kosza, w szczególności tym, który jest koło domu, on jest troszeczkę niżej, tak żeby można było sobie też wykonać czasami wsad i poczuć się jak koszykarz dwumetrowy. A powiedz mi, co zdecydowało o tym, że piłka nożna? Kwestie finansowe, czy jednak ta miłość do piłki wygrała z miłością do koszykówki? W tamtych czasach na pewno nie kwestie finansowe. Tak się złożyło, że akurat mój blok jest praktycznie pierwszym koło stadionu Wisły Płock. Mój tata świętej pamięci budował stadion Wisły Płock, który jest, znaczy teraz jest w przebudowie, tak, ale jest w moim wieku, bo ja się rodziłem w 1973 i ten stadion został zbudowany na przyjazd Gierka, na Dożynki, dlatego to pamiętam jak dzisiaj. Mieszkałem koło stadionu, także naturalne, że wtedy piłka nożna była popularna, miałem bardzo blisko na stadion, stąd taki wybór. Ty byłeś w tej drużynie Wisły Płock, która awansowała do Ekstraklasy razem ze 100 milem Olsztyn. Pamiętasz to, że te drużyny nie bardzo się lubiły, kibice się wtedy nie lubili. Był taki mecz, 100 mil tutaj przegrał 1-4. Czy grałeś w nim udział, czy nie? Grałem w tym spotkaniu i tak naprawdę od tego spotkania 4-1, które tu wygraliśmy, zaczęła się nasza przygoda i taka jakby realna szansa na awans do Ekstraklasy, bo w poprzednim sezonie, z tego co pamiętam, walczyliśmy o utrzymanie do samego końca, natomiast tutaj właśnie wygraliśmy 4-1, to była końcówka rundy i potem od tego się zaczęło i skończyło się tak, jak się skończyło i Wisła Płock i 100 mil Olsztyn awansował razem do Ekstraklasy, bo to pierwszy historyczny awans Wisły Płock do Ekstraklasy. Jestem z tego powodu bardzo dumny, że miałem okazję brać udział w tym wydarzeniu. Byliśmy niedawno w Płocku, pełno Twoich zdjęć na stadionie, w ramkach gwiazda, świetny piłkarz, nasz człowiek. Dlaczego Ciebie nie ma w Płocku, Adam? Pełno zdjęć to może nie. Myślę, że tam wielu zawodników, którzy... Ale jest na piedestale. Jest na jednym z pierwszych miejsc. Innych zawodników również, którzy grali w Wiśle Płock, dlatego sympatycznie, że można obejrzeć swoje zdjęcie, ale ja akurat podchodzę do tego inaczej. Fajnie, grałem kiedyś w piłkę, ale dla mnie to już przeszłość. Pamiętam o tym, ale to nie jest tak, że żyję z tym z dnia na dzień, natomiast nie mam Wiśle Płock, ponieważ w pewnym momencie stwierdziłem, że chciałbym spróbować zawodu trenera, bo wcześniej byłem też działaczem, byłem dyrektorem sportowym, także śmieję się, że teraz już tylko nie byłem portierem i prezesem, zobaczymy, co mnie czeka w przyszłości. Postanowiłem spróbować jako trener, najpierw w roli asystenta, później jako pierwszy trener, ostatnio pracowałem przed przyjściem do 100 milu Olsztyn jako trener drugiego zespołu. A mam ambicje swoje własne, po prostu żeby się sprawdzić. To nie jest tak, że mam jakieś mniemanie, jakieś wizje. Chcę się sprawdzić jako trener na wyższym poziomie i nadarzyła się okazja. Dostałem propozycję ze 100 milu Olsztyn na szczeblu centralnym, także jestem tego bardzo zadowolony. Dlatego nie mam Wiśle Płock, ponieważ też tam, że tak powiem, pewien etap się zakończył i tyle. Grałeś w wielu klubach, w największych klubach w Polsce, oprócz Wisły Płock, Kraków, przepraszam, tam byłeś bliski Wisły Kraków, tak? W tym momencie, kiedy tam prezes Cupiał wchodził z potężnymi wtedy pieniędzmi.
Tak, teraz po latach można sobie o tym powiedzieć. Byłem raczej zawodnikiem odczalnej pracy, niedocenianym. Wiadomo, że są tacy i tacy, ale było takie zapytanie, jak kończył mi się kontrakt z Legią Warszawa, także zaliczyłbym wszystkie trzy kluby najważniejsze w ostatnich latach, ale myślę, że z perspektywy tych wszystkich lat to jednak Lech Poznań i Legia Warszawa to najlepsze kluby polskie w ostatnich, nie wiem, kilkudziesięciu lat. Czy Adam Majewski kiedykolwiek był wściekły na kogoś, kiedykolwiek na kogoś krzyknął, bo ty jesteś bardzo spokojnym człowiekiem. Jesteś człowiekiem, który ma dystans, który tak stara się spokojnie do wszystkiego podchodzić. Czy to jest taka twoja poza, czy tak to po prostu funkcjonujesz? Nie no, albo ktoś jest spokojny, albo nerwowy. Oczywiście to nie jest tak, że całe życie jestem spokojny, potrafię się zdenerwować, ale generalnie raczej mam takie podejście analityczne, spokojne i myślę, że to bardzo pomaga mi w pracy trenera. Nawet kiedyś artykuł w starych gazetach w piłce nożnej był, że niespotykanie spokojny. Tak, jestem spokojny i tego raczej już nie zmienię. No właśnie, mamy tutaj piłkę nożną z 99, z 2000 roku. Jesteś na zdjęciach jako młody chłopak wybierany najlepszym pomocnikiem. Mówisz, że byłeś od czarnej roboty. Ty zawsze podkreślasz, że piłka nożna to jest myślenie. Ty potrafiłeś szybko myśleć i to był wielki twój plus w porównaniu z tymi zawodnikami, którzy są wysocy, szybcy. Nie powiem, że nie myślą, ale ty potrafiłeś szybko myśleć na boisku. To dzisiaj też dopiero jest albo jeszcze bardziej jest podkreślane, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Myślenie jest najważniejsze. Każdy ma inne zalety, tak? Każdy ma inne propozycje. Oczywiście z racji swoich warunków fizycznych, bardzo skromnych, bo jak wchodziłem do seniorów, to nawet nie ważyłem 60 kg, także byłem, można powiedzieć, bardzo chudy. Musiałem czymś nadrabiać, także tutaj no, zdecydowanie szybkie myślenie pomagało, bo inaczej by mnie połamali w tamtych czasach, bo gra była bardzo, bardzo prosta i fizyczna. Sędziowie teraz nie dawali także tych kategorii. Nie było waru, gdzie można było cofnąć, zobaczyć i dać czerwoną kartkę. Wszystkie chwyty były dozwolone, natomiast szybkie myślenie, no i do tego technika piłkarska, tak, bo tutaj raczej piłka nigdy mi nie przeszkadzała. Ty jesteś osobą lubianą w środowisku. Piłkarze ciebie lubią. Jedna sytuacja, Wojtek Kuczak, o którego zabiegałeś tuż po przyjściu do 100 milu, to jest, nie powiem, że człowiek, którego chciałeś, a może powiem, to jest osoba, którą chciałeś od razu do 100 milu, którą wiedziałeś, że to jest człowiek, który jak przyjdzie i przepracuje, nawet nie pełen okres przygotowawczy, to da tej drużynie jakość? Tak, zdecydowanie tak. Wojtek, Damian Brytek, Maciek Spychała, jeszcze parę jednostek to byli zawodnicy, których chciałem ściągnąć od razu do 100 mil jako trener oczywiście, no ale były takie realia, jakie były. Nie wszystkich się udało ściągnąć od razu. Cieszę się, że ci zawodnicy do nas dołączyli i pomogli naszej drużynie w osiągnięciu tego miejsca, którego mamy i zdobyciu ilość punktów, mimo tego, że mieli spore zaległości treningowe. Sklepia ci to, że zawodnicy ci, o których wspomniałeś, sprawdzają się w 100 milu i stoją za tobą murem? Myślę, że zaufanie jest najważniejsze, tak? W pracy, nie wiem, zawodnika czy trenera, dlatego tu Wojtka poznałem jeszcze w barwach Wisły Płock, wiedziałem, czego się po nim spodziewać, natomiast to już jego indywidualny wybór, tak? Ja też się w życiu kieruję bardzo prostymi zasadami i staram się ich przestrzegać, dlatego fajnie, że Wojtek dał słowo i jego dotrzymał, a potem potwierdził swoje umiejętności na boisku. Mam nadzieję, że w drugiej rundzie również będzie kontynuował to, co zrobił w pierwszej, jeszcze w lepszym wydaniu. Grałeś wiele lat piłkę na bardzo wysokim poziomie. Najlepszy bramkarz, z którym grałeś? W drużynie najpierw. Powiem tak, no miałem okazję spotkać wielu bardzo dobrych bramkarzy, bo tak naprawdę mogę nawet ich szybko wymienić, bo tu wszyscy praktycznie grali w Legii Warszawa albo w Lechu Poznań, także tu Zbyszek Robakiewicz, Krzysiek Samotulski, Wojtek Kowalewski, Artur Boruc, tutaj w reprezentacji młodzieżowej Jerzy Dudek. Nie chciałem kogoś pominąć, ale według mnie, nie dlatego, że mówimy teraz po latach i ktoś osiągnął sukces, według mnie od samego początku, bo pamiętam jak Artur Boruc wchodził do pierwszego zespołu Legii Warszawa, był młodym zawodnikiem, uważam, że Artur Boruc to był najlepszy bramkarz, z którym miałem okazję występować w jednej drużynie. A najlepszy zawodnik, z którym grałeś w drużynie? To ciężko tak stwierdzić. Było wielu dobrych zawodników, z którymi miałem okazję grać, bo wiadomo, że w takich drużynach jak Lech Poznań, Legia Warszawa nie grają przypadkowe osoby. Było kilku zawodników, z którymi po prostu grało mi się bardzo dobrze, którzy myśleli tak jak ja, bardzo, bardzo szybko podobnie i gra z nimi to była przyjemność, ale nie chciałbym tu nikogo... A przeciwko którym? Wchodzisz na przykład na mecz Ligi Mistrzów z Barceloną, patrzysz, nie wiem, zawodnik pomocy iść tam mija dwóch, czterech i mówisz, o kurde, żeby mnie nie ośmieszył. Nie było czegoś takiego? Miałeś zawsze zaufanie do swoich umiejętności? To nie chodzi o jakieś tam zaufanie do swoich umiejętności. Wiadomo, że w starych czasach, tak, jak się mierzyło z Barceloną czy z takimi drużynami, to kiedyś była przepaść i generalnie Polacy byli zakompleksieni. Teraz tych meczów jest więcej, formuła pucharów europejskich się rozrosła. Nie miałem nigdy kompleksów grać przeciwko
najlepszym zawodnikom na świecie, bo miałem okazję gdzieś tam spotkać się Ronaldo, Ronaldinho, Xaviego i wielu innych zawodników. Natomiast ja wychodziłem na spotkanie z nastawieniem takim, że czy gramy z Barceloną i z tym szacunkiem Ruchem Radzionków, który wtedy był w Ekstraklasie, to nie było dla mnie żadnego znaczenia. W momencie rozpoczęcia meczu po prostu starało się pokazać jak najlepsze strony, nie patrząc na to, z kim się gra. Wiadomo, że boisko weryfikowało wyniki i tam grały indywidualności, które robiły różnicy i przeważnie takie spotkania się przegrywały, ale bez żadnych kompleksów. Tak jak jeździmy na mecze towarzyskie, czy jak byliśmy teraz na meczu kontrolnym w ośrodku Legii Warszawa, ludzie, byli działacze, byli piłkarze, nie padają tobie w ramiona, ale mają do ciebie bardzo duży szacunek. Ty nie jesteś osobą, która ma kumpli wszędzie, bo jesteś... Ty masz, tak jak taki kot, ma swoją drogę i ty swoją drogą spokojnie, po cichu podążasz, ale ludzie bardzo szanują to, jakim jesteś człowiekiem. No mówię, powtórzę się, miło to słyszeć, bo tak zostałem wychowany i to jest najważniejsze. Poza tym też później wychowało mnie boisko i staram się być cały czas taki sam, nie zmieniam się. Jestem normalny, szanuję wszystkich tak samo, jak chciałbym być sam szanowany. Co ciebie irytuje najbardziej teraz jako trenera, jak widzisz na boisku u zawodnika? Ty jesteś w stanie określić po 10 minutach, czy zawodnik ma potencjał duży, czy nie? Jak widzisz 5-6 zagrań, jak przyjmuje piłkę, jak prowadzi piłkę? No tak, to są rzeczy typowo piłkarskie, tak? To też jest kwestia poziomu, na którym się znajdujemy, czy mam ocenić zawodnika na poziom pierwszej ligi, drugiej, trzeciej, czwartej, czy ekstraklasy, tak? Dlatego tak, no takie typowo typowskie piłkarskie zachowania, jak przyjęcie, prowadzenie, myślenie, przewidywanie, poruszanie, no to ktoś, kto uprawiał sport zawodowo, też widzi to od razu. Oczywiście jedni mają większą intuicję, niektórzy mniejszą. Mam nadzieję, że mnie intuicja nie opuści, bo myślę, że do tej pory w życiu wielokrotnie mi pomogła i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Ty miałeś sporo szczęścia w życiu, bo tak jak wspomniałeś, grałeś w klubach, które z poślizgiem, ale te pieniądze tobie wypłaciły. Zdecydowanie tak, bo wielu moich kolegów, którzy grali w Ekstraklasie, wiele spotkań, mimo tego, że mieli wygrane sprawy w sądzie, ale niestety klub zmienił nazwę albo zmienił status na spółkę akcyjną i pieniądze mają wygrane na papierze, a nigdy ich nie otrzymali. Natomiast ja miałem to szczęście, że jak nawet w niektórych klubach pojedynczych były jakieś tam poślizgi, to generalnie 99% otrzymałem i raczej ich nie straciłem. Czy ty byłeś panem, królem życia? Jak grając w Legii, w Lechu, bo te pieniądze nie były może tak wielkie jak teraz, ale te pieniądze były przyzwoite, patrząc na wtedy, że wtedy ludzie też jakieś tam pieniądze zarabiali. Czy ty byłeś osobą, która umiejętnie nimi dysponowała, czy też umiałeś popuścić wodze fantazji, pójść, pobawić się przez 2-3 dni? Czy patrząc na mój charakter, sposób bycia, mógł być królem życia? No, absolutnie nie. Ja byłem spokojnym człowiekiem od samego urodzenia, że tak powiem. Wiedziałem, że chcę grać piłkę. Oczywiście później doszła koszykówka, ale to był mój cel. Stawiałem sobie kolejne cele, które udało mi się realizować, bo tak jakby się prześledziło moje losy, to zmieniałem klub na lepszy, czyli wyszło do Lecha, z Lecha do Legii. Odnośnie finansów, tak, no wiadomo, że nawet taki przykład, że między Lechem, którym my zajęliśmy bodajże wtedy trzecie miejsce w lidze, czy czwarte, a Legią była przepaść taka, że jak podpisałem kontrakt z Legią, to zarabiałem, nie wiem, 2-3 razy więcej, tak? Tak naprawdę to jest taka, to nie jest anegdota, tylko to jest fakt, że byłem zawodnikiem Lecha, pojechałem na rozmowę z działaczami Legii i krzyknąłem sobie taką kwotę, która dla mnie była od wtedy... czapy, po prostu tak, nieosiągalna. Z czapki niewyobrażalna, tak? A pan prezes mówi, daj mi 30 minut, się zastanowię i ci odpowiem. No to 30 minut telefon, dobra, zgadzamy się, nie? I to konsternacja. I tak trafiłem do Legii Warszawa, tak? Patrząc z perspektywy lat najlepszego klubu w Polsce, gdzie... Wiadomo, nie oszukujmy się, mimo tego, że Legia jest nienawidzona, każdy zawodnik chciałby w tej Legii Warszawa zagrać. Sztuka polega na tym, że by tam się utrzymać, tak, żeby wytrzymać presję, bo umiejętności zawodników są podobne, tylko że niewielu się po prostu to udaje, że w jednym klubie gra się bardzo dobrze, a tutaj stanowi problem. Nie w umiejętnościach, tylko właśnie w wytrzymaniu presji, bo tam się gra się tylko i wyłącznie o mistrzostwo i o pierwsze miejsce. A nie są po prostu milu, ale musimy jednak o ten stomień zapytać. Za chwilę, dosłownie za kilkadziesiąt godzin, pierwszy mecz z GKS-em Tychy. Jak do tego podchodzimy? Straciliśmy, no odeszło dwóch zawodników, ale dwóch gdzieś tam zostało przesuniętych prawdopodobnie. Rafał Remisz wraca, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to uda się załatać tę dziurę? Na razie podchodzimy tak, żeby to spotkanie się odbyło, bo wiadomo, że mamy taką zimę, jaką mamy, ale widzę, że tu już prace się zaczęły i myślę, że nasze spotkanie, bo mamy to szczęście, że mamy podgrzewane boisko i to spotkanie się odbędzie, to jest podstawa. Tak, tutaj odnośnie zawodników zgadza się, odszedł Wiktor Wierzycki i Serafin Szota, także nasza obrona została przemeblowana. Mamy taki skład, jaki mamy. Wrócił po kontuzji Rafał Remisz. Zobaczymy, jak Juri Karolina, który zagra na nowej pozycji, sobie poradzi. Wygląda na razie bardzo dobrze. Także
wychodzimy z wiarą w własne umiejętności. Nie jesteśmy potentatem, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wiemy, jakie jest nasze miejsce w szeregu, ale chcemy po prostu grać w przemyślany sposób, żeby nasza gra nie była przypadkiem, żeby była zorganizowana w defensywie i w ofensywie. Do tego dążymy od pół roku. Teraz w tych przygotowaniach w różnych spanikach raz było lepiej, raz gorzej, ale myślę, że idziemy cały czas w dobrym kierunku i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na ile masz jedenastkę już, tą, która wybiegnie przeciwko Tychom w głowie? Moja głowa jest mała i pusta, ale nie, jest ogólnie mniej więcej. Wiemy, czego się spodziewać po większości. Tych spotkań sparingowych nie było za dużo. Skład już jest w głowie oczywiście. Rywalizacja cały czas się toczy. To nie znaczy, że ktoś wyjdzie w pierwszym meczu, a w następnym to się może po prostu zmienić. Dlatego przemyślenia są i jesteśmy przygotowani na pierwsze spotkanie. Tak na dzisiaj, żebyśmy byli drużyną, która może gdzieś tam zakręcić się w okolicach szóstego miejsca, potrzebujemy dwóch, trzech doświadczonych zawodników jeszcze, twoim zdaniem? To już nawet nie o to chodzi, o dwóch, trzech doświadczonych zawodników. Nam potrzeba stabilizacji, tak? Bo ta runda pokazała, że okej, mieliśmy bardzo młodą drużynę, doszedł właśnie Wojtek Kuczek, Grzesiek Kuświk, Damian Bertek, to osoby nieprzypadkowe, bo nam tego brakowało. Nam potrzeba, żeby młodzież się ograła, żeby była jakaś systematyczność, stabilność, bo wiadomo, że przez ostatnie lata w tym ilości ta kadra zawodnicza się bardzo często wymieniała. My nie patrzymy na razie na szóste miejsce, bo patrząc na, nie wiem, finansowo, organizacyjnie, infrastrukturalnie, no dobrze powiedziałem, dobrze, nie? No to niestety na to miejsce nie zasługujemy, ale to jest sport i każdy może marzyć, dlatego na razie skupiamy się na tym, żeby się spokojnie utrzymać, a potem zobaczymy, o jakie miejsce przyjdzie nam walczyć, jeżeli będziemy w dobrej dyspozycji. Tak do tego dochodzi pro junior system. Chcemy ogrywać naszą młodzież, też jest taki cel właściciela i pod tym kątem się przygotowujemy i czekamy na rozrywki. Ostatnie pytanie. Jakie marzenie ma Adam Majewski? Sportowe? Sportowe i prywatne. Albo Prywatne. Mam szczęśliwą rodzinę. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. To jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście piłka nożna to nie jest tylko praca dla mnie, bo to jest pasja, bo robię to od urodzenia i myślę, że to jest najlepsze, co potrafię, dlatego idę w tym kierunku. Teraz jestem trenerem, dlatego sobie stawiam jak najwyższe cele. Chciałbym, jak każdy ambitny człowiek, po prostu jako trener trafić do ekstraklasy. Mam nadzieję, że uda się to ze 100 milionów ocznym, ale przyszłość to po prostu zweryfikuje. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.